Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar, Geek Factor TV. Kolejna recenzja na gorąco. Właśnie wyszliśmy z Basią z kina. Jest Basia obok mnie, możesz... Cześć! Cześć! Wyszliśmy z kina z filmu Deadpool. Bardzo wyczekiwanego filmu. W życiu nie widziałem, żeby tyle fanów po prostu miało tak nadzieję, żeby jakiegoś filmu nie spieprzyli, jak miało to miejsce przy okazji Deadpoola. Zacznę od tego, że ja generalnie fanem Deadpoola jako takim nie jestem. Ja nie czytałem żadnego komiksu z tym bohaterem. Ja dużo słyszałem na temat samego bohatera i dużo, że tak powiem, widziałem różnych memów, różnych takich fragmentów komiksów, w których on brał udział w internecie. Wszystko to i co nieco dzięki temu na temat tej postaci wiem. I powiem szczerze, gdybym miał sobie wyobrazić, jak film o Deadpoolu powinien wyglądać, to wyobraziłbym sobie mniej więcej coś takiego, co właśnie zobaczyliśmy. Po pierwsze, nie spodziewajcie się po tej recenzji, nie wiem, opisu fabuły, oceny fabuły, scenariusza, aktorstwa i tak dalej, no bo to na takie rzeczy się w tym filmie po prostu nie zwraca uwagi. To jest to, że ten film traktuje w ogóle całą koncepcję komiksów i filmów o komiksach z przymrużeniem oka, to jest mało powiedziane. Ten film sobie robi z tego wszystkiego centralnie jaja. Wręcz robi sobie jaja ze wszystkiego. I przede wszystkim, i myślę, że tak naprawdę recenzja będzie krótka, bo jedyne, co mam do powiedzenia na temat tego filmu, to jest to, że się cholernie dobrze bawiłem. Uważam, że był zarąbiście zabawny. Uważam, że mogłoby być trochę więcej scen akcji, bo te sceny akcji, które byłyby naprawdę świetne, fakt, że główny bohater miał cały czas twarz zakrytą, to pozwoliło twórcom na to, żeby nie uczyć aktora, prawda, sztuk walki, co wiadomo, jak się czasami potrafi kończyć, tylko faktycznie wzięli człowieka, który ewidentnie umie walczyć. I te sceny były naprawdę, sceny walk były po prostu kapitalnie nakręcone i naprawdę potrafiły, były śmieszne, dobrze, śmieszne, trzymały w napięciu, wszystko super. Było dużo przemocy, ale bez przesady, więc też nie było tak, że nie miało się w żadnym momencie takiego wrażenia, nie, już teraz trochę za dużo. To słynne Deadpoolowe łamanie czwartej ściany, czyli zwracanie się bezpośrednio do czytelników w przypadku komiksów, widzów w przypadku filmu, wyszło po prostu doskonale i też nie przesadzali z tym. Naprawdę, miałem takie wrażenie, że po prostu wzięli wszystko to, co jest fajne w tej postaci, to, co jest inne w tej postaci, to, co jest zabawne w tej postaci i tak robili to tak w sam raz. To oczywiście jest inny film niż wszystkie, więc też wymaga pewnego nastawienia. Mówię, no tutaj nawet jak patrzymy na te filmy o superbohaterach różne, no to i tak gdzieś tam patrzymy na fabułę, jak się rozwija, jak postać się rozwija, jaki tam jest dramat, jakie są konflikty i tak dalej. No więc musimy się nastawić, że idziemy na coś zupełnie innego. I to jest ewidentnie film, taki list miłosny dla fanów Deadpoola, którzy od dawna czekali, żeby ten film powstał. I moim zdaniem ci fani powinni być zachwyceni. Ja się bawiłem rewelacyjnie. To jest jeden z tych filmów, który bardzo chętnie zobaczę jeszcze raz w całości, a potem będę sobie, nie wiem, do posiłku albo jak będę miał parę minut do zabicia, będę sobie puszczał różne fragmenty, bo był naprawdę, naprawdę fajny. I Ryan Reynolds, ja go od zawsze bardzo lubiłem, to jest jeden z moich ulubionych aktorów komediowych i on się po prostu urodził, żeby zagrać Deadpoola. Nic więcej, nic lepszego nie jestem w stanie wymyślić na temat oceny jego aktorstwa w tej roli. Kochanie, czy zgodzisz się z tym, co mówię? Co? Kochanie, czy zgodzisz się z tym, co mówię? Nie wiem, to ja czytałam. Okej, Basia mnie nie słucha, ale zakładamy, że tak, ponieważ Basie się też podobało. Było prawda? Świetne. Było świetne. Więc tak, moi drodzy, jeżeli lubicie bardzo dużo ostrego humoru, ale bez przesady, znowu, bez przesady, to moim zdaniem jesteście fanami właśnie takich innych podejść do tematu filmów komiksowych, ale nie wiem, no Kick-Ass chociażby mi przychodzi do głowy, też trochę inne podejście do tematu komiksu. Ja myślę, że będziecie zachwyceni. W zasadzie idealny film, taki właśnie na rozerwanie. Trochę zajęło się rozgranie, że tak powiem, bo oni nas wrzucili na głęboką wodę na początku filmu, żeby nam pokazać, jaka jest w ogóle konwencja i jaka będzie konwencja tego filmu. Więc tak nas trochę wrzucili na głęboką wodę i trochę, że tak powiem, zajęło przyzwyczajenie się do tego, ale jak już się przyzwyczaiło, to już wszystko szło, już po prostu się człowiek siedział wygodnie i się dobrze bawił. Kapitalny film to jest Deadpool. Więc reasumując, ja jako Geek Factor TV daję Deadpoolowi 9 na 10. Ten film był taki, jaki miałem nadzieję, że będzie. Trochę mi zajęło oswojenie się z nim, ale jak się oswoiłem, było po prostu fantastycznie. I gwarantuję wam, jeżeli wiecie, czego się spodziewacie, będziecie się dobrze bawić. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, pamiętajcie, żadnych spoilerów na moim kanale.
Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś byście chcieli wiedzieć, dopowiedzieć, śmiało piszcie to w komentarzach. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie proszę bardzo o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu, ale przede wszystkim nie zapomnijcie o oglądaniu. Dzięki bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!